Cześć i czołem, witajcie. Tak jak to napisałem na chyba społeczności War Thunder, nie wiem czy w ostatnich filmach to mówiłem, jednak na chwilę obecną kończę z czołgami, jeśli chodzi o granie, ponieważ występują tam takie fajne rzeczy, że po prostu nie wytrzymuję. Widząc takie pierdoły, tak jak dzisiaj napisałem na społeczności War Thunder Marcinowi Gołąbkowi. Młodzi mi troszeczkę nie wierzyli z takimi cudami, które mnie spotykają. Dzisiaj robili testy na bitwach niestandardowych, które są, jak widać, w tym momencie zbugowane od samego początku gry i nie jest z nimi nic robione, czyli BT5 czy tam BT7 niszczy Jagd Panterę, Panterę D czy ZIS-30 przebijający T-54 w wieże. Jak tutaj mamy grać Esle i inne tego typu rzeczy, jakichś gladiatorów, jakieś inne rzeczy? No przecież to jest po prostu parodia. Także przerzuciłem się z powrotem na samoloty ruskie. Mam to tak rozwinięte, pędzę do Jaka-17, nie wiem czy dobre to czy nie, w każdym bądź razie zacznę grać chyba historyki dopiero właśnie jak będę miał odrzutowce. Muszę się podszkolić na pewno w historykach, jak i znaleźć trochę więcej czasu, żeby to grać, bo wiadomo, że historyk jest długi. W każdym bądź razie teraz gram, aby sobie podreperować budżet arcade'y i szybko. Lubię taką dynamiczną walkę na arcade'ach. Czasami się to źle kończy, szybko ginę, ale czasami fajnie można strącać przeciwników i ładnie zarobić. Teraz bitwę przed akurat grałem. No to miałem 30 tysięcy zarobione, jeden zgon, 7 zniszczonych, to nie jest żaden wynik rewelacyjny, ale działałem w sumie tylko i wyłącznie na obrzeżach, na zarysie naszych baz, może tak to nazwijmy. Czyli latałem sobie blisko naszych baz i kto tam podleciał, zajmował się kimś innym, pyk, 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 myk, myk. Ściągałem szybko. Tutaj niestety nie mam tej załogi. Sorry. Ależ mi się kichnęło. To nie na wodę. Nie pamiętam, co miałem powiedzieć. Dobra. Urwałby się film. No. Widzę tutaj potencjalną ofiarę, albo i dwie, albo ja będę ofiarą. Tego to nigdy nie wiadomo. Zobaczymy, kto kim się zajmie i czym. Jak zejdę na dół, może ten się mną zainteresować, chociaż tak, już się mną zainteresował, więc raczej bym wolę odbić, żeby mnie zostawił i spróbujemy go jakoś inaczej załatwić. A, coś o załodze. Teraz mi się przypomniał. Załogę mam inną, muszę poszukać tej załogi, którą miałem na tym dużokalibrowym działku. A czy tam 45 chyba tu jest. Miałem konserwację uzbrojenia ładnie rozwiniętą. A tutaj mam do ponad 30 i mam rozrzut i tak, i tak. Nikt tutaj nie wlatuje z naszych, nie. Do dupy trochę. O, jest ktoś, jest. F4U. Korsarz chyba. Nie wiem, dokładnie. O. Idiota się zniszczył właśnie. Kurwa, nie rozumiem ludzi robiących z siebie nurkującą rakietę, nie? Nie wiem, zamiast strzelać czy coś, to lecą jak te głupki na kogoś i nie wiem, ani punktów za to nie ma, ani nic. To tak jest popierdolone trochę. Dobra. Mamy tutaj jeszcze kogoś, ale tamten go na pewno
wyłączy. Musiałbym trochę pułapu nabrać, bo tak licho to widzę. Obserwujemy. Nie ma chyba go. Nie ma go więcej. O, silniczek. Dobra, i teraz go obserwujemy. Tego pana. Wellington. O, Wellington to raczej nie będzie zagrożeniem, więc... UA-7. On leci na mnie. UA-5. Dobrze, ktoś mi chyba pomoże. Nie wiem, czy dobrze robię, biorąc tego na celownik. Nie, lepiej wezmę tego, bo ten jest na pewno zwrotniejszy i będzie stwarzał większe zagrożenie niż... Łożesz ty w mordę. A jeszcze zapomniałem sobie przycisku przypisać. Pięknie, wspaniale. Już ktoś do mnie lutuje. No właśnie. I asysta. Tak czy nie? Cholera wie. Ojojoj. Zamiast C to V nacisnę. Cholera jasna. Dobra, tu do mnie piorą, więc trzeba będzie się szybko stąd ulotnić. Naprawdę szybko. Dobra. Jako żeśmy wylecieli z tego strzału cało i zdrowo. Dobra, bierzemy teraz tak. Tutaj są. Tylko że mam za małą prędkość trochę. Druga sprawa. Aha! Jest. O, mi upierdolił skrzydło. Ratuj się, kto może! Uciekamy! No właśnie. Dwa razy 250 kilo. 250 kilo. Nie, 9U. No wezmę, tak. To. Iłem lubię latać, nie lubię bombować. Bombować, bombardować. Zajebiste ma to działka Iu. Ale widzę Iła kolejnego dodali tam. Iu z 46 roku. Którego muszę zrobić również. Bo Iły to są fajne maszynki. Chodź tu. Fucking wolf. O, ten już jest zmiażdżony. Ach, cholera. Mogłem sobie trafienie tylko zaliczyć, ale niestety też się nie udało. Dobra. Kogo my tutaj mamy? Ściga naszego Menda. Społeczna. Trzeba go spróbować ściągnąć albo odgonić. Jak sobie w drużynie niestety nie pomagamy, to gówno z tego wychodzi. Aha, asysta, tak? No tak, mogłem się tego spodziewać. Ktoś jest za mną chyba, co nie za bardzo mi się podoba. No tak, znowu asysta. Działo 20 sekund. Któż tam jeszcze jest? A, tam to już sobie dadzą radę. No ale jest dupa, widzę. Chyba jednak będę musiał coś wziąć, żeby zbombardować coś, bo... Tak trochę kulawo to idzie, szczerze mówiąc. KM-89, przeładujmy go. Wellington, no dobra. Tamtym nie będę się zajmował, bo to za daleko jest. No. P400.
Tamten gdzieś się schował. Tylko gdzie? To jest pytanie, żeby on mnie nie zaskoczył. Pieprzeniec zasrany. Ojojoj, ale ich tu jest. Nie, to jest... Trzeba będzie stąd spieprzać i obrać sobie inny cel. Bo ich tutaj jest stanowczo za dużo. Aha, ma naszego. Beczuszka. Nie wyrobię! Jezus Maria, nie wyrobiłem. A, wyrobiłem. No i lata za gościem trzech. Ale Robert musiał go dobić. Bo dwóch nie potrafiło. Też tak często mam. Lecimy ku niebiosom! No zaraz mnie coś zestrzeli, to polecę ku ziemi, kurwa. O, jest jakaś menda. Co? O, pięknie, druga bitwa przegrana. Wspłe, kurwa, dzisiaj mam naprawdę bitwy wspaniałe. O, super. Jeszcze na sam koniec mnie zniszczyli. Łe. A co tam? Fruk rozpierdala naszą bozę. Musimy wzmocnić jej ochronę. Tamten się oddala. Więc nie będziemy go ganiać. Ech, kocham to działa. Kurwa, te działa to działają mi jak czyściec, nie? Trochę nierychawy jest ten samolot z bombami, ale... Ogólnie cholera jest latająca śmierć, naprawdę. Już walą. Ojoj, 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 oj. Ale co, że... Aha, tu coś jest, słuchajcie. Niszczyciel, tak? A masz. Ja też mam, proszę bardzo. Ogon oderwany. Kurwa, to on mi odstrzelił, skurwysyn? Dobra, no. Poczekam, bo to już jest końcówka, więc... Bez sensu jest lecieć.